Witam Was kochani bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z serii świadomości w domowej apteczce. Dzisiaj zajmiemy się tematem włosów. Jeżeli nie oglądasz mojego ostatniego odcinka, to przypominam Ci, że tutaj będziemy o, o tym akurat dzisiaj temacie mówić na YouTubie, natomiast na Facebooku, na mojej fanpage'u Świate i Psychobiologia utworzyłam grupę zamkniętą, świadomość domowej apteczce. I zapraszam Cię do dołączenia do tej grupy. Tam będzie wersja jakby taka pisana, można powiedzieć, taka, taki, taka kondensacja tego tematu, czyli taki szorcik, szocik, można tak to nazwać. Będziesz mogła mógł się pochylić nad pytaniami nad danym tematem. No i zachęcam tam również do, tak jak i tu, ale na Facebooku również zachęcam do komentowania i do dzielenia się swoimi doświadczeniami, tak? bo to jest bardzo ważne też taki feedback mieć i wspólną komunikację między na przykład subskrybentami, czy też tam uczestnikami grupy. Zaczynam o tych włosach. Włosy to jest w ogóle temat bardzo szeroki, bardzo szeroki, bo dotyczy wielu różnych tematów. Dotyka energii, dotyka siły i mocy, dotyka mm, własnej wartości, dotyka rozłąki intelektu między innymi. Więc jest tego bardzo dużo. Po kolei napisałam sobie na takiej krótkiej ściądze, o czym bym Wam chciała powiedzieć, żeby to było szybko. Pierwszy temat, z którym najczęściej się spotykam jako w różnych wersjach moich zawodów, to wypadanie włosów. Tak, Wypadają włosy kobietom, mężczyznom, kruszą się też te włosy. I w tym przypadku chciałabym, chciałabym, żebyś. Popatrzył, popatrzyła, ale w szczególności jednak to do kobiet kieruje, żeby zobaczyła na poziom swoich hormonów. I tutaj będę wymieniała hormony tarczycy, tak? To jest HFT3FT4. I dodatkowo, drogie panie, pamiętajcie, że prolaktynę trzeba sprawdzić. Bardzo ważny hormon dla nas. Nam się kojarzy najczęściej prolaktyna z. Z tym, że karmimy dziecko, tak? Mleko nam się produkuje, tak? Ale ona też potrafi się włączyć w różnych innych naszych problemach, w cudzysłowie jakichś konfliktach biologicznych, i zaraz o tym pokrótce. Więc sprawdzamy hormony. A jeżeli nie chcecie sprawdzać hormonów, no to zastanówcie się nad takimi rzeczami. Gdzie kierujecie swoją uwagę? Czy tej uwagi za dużo nie jest na świat zewnętrzny, do ludzi, do pewnych osób? Ile tej uwagi Ty przekierowujesz do siebie, a ile uwagi, troski, zamartwiania się, takiej opiekuńczej też troski, tak, ale takiej, no jak to będzie, co to będzie, jak ten ktoś sobie poradzi, a jak ja sobie poradzę. No, o to mi chodzi, że zobacz, kiedy Ty, jakby swoje myśli, a tu masz swoją siłę i swoją moc również, nie tylko intelekt, Wysyłasz po prostu do różnych przestrzeni, do różnych miejsc, do różnych pól energetycznych. To jest bardzo ważne, dlatego że na przykład w takiej prolaktynie, podam Ci mój przykład, kiedy ja w zeszłym roku zaczęłam prowadzić wykłady na psychobiologii zdrowia z, z pięciu praw natury. Czyli medycyny, nowej medycyny germańskiej. No to mi zaczęły wypadać włosy, kruszyć się na takie centymetrowe kawałki i w ogóle mogłam skumać o co chodzi, ale potem szybciutko mówię matko, przecież ja tym moim kochanym studentom, takim dzieciątkom chcę uwić gniazdeczka. Dużo małych gniazdeczek. Bo tak działa właśnie ten mechanizm, tak? Kiedy My, jako kobiety, chcemy wyścielić piękne łóżeczko naszemu dziecku, naszym dzieciom, posłanie, bo przychodzimy do domu, ze szpitala. To my w większości wypadają nam włosy wtedy jako kobietom, prawda? Jeszcze bardziej jest to nasilone, kiedy my się bardzo tym przejmujemy, a czujemy, że jesteśmy zdane same na siebie, że nie mamy tutaj pomocy, że nie mamy babci, nie mamy tutaj teściowej, nie mamy kogoś, kto nam pomoże. Jesteśmy zdane same na siebie, tak? Więc zwróć uwagę na to, jak to jest z tym wysyłaniem Twoich myśli, niekoniecznie takich pozytywnych, tak? No bo to są myśli, które sieją zwątpienie, lęk, taką przesadną troskę o kogoś, o coś, tak? Więc zobacz to, bo jeżeli my wysyłamy dużo energii na zewnątrz, takiej opiekuńczości, takiej że my za mało na siebie, a więcej na kogoś, to tracimy swoją siłę i swoją moc, bo nie wiadomo, czy ktoś to chce przyjąć, nie przyjąć, nieważne. Po prostu nie wolno nam za dużo tej energii wyrzucać z siebie, no bo będziemy musiały potem jakoś zapracować sobie na wyrównanie tego naszego naczynia, tak? No to warte, warte uwagi, szczególnie dla takich osób, Pomocowych, takich przejmujących się, takich przeempatycznych i tym podobne, więc patrzymy na to. Hormony tarczycy. Dlaczego? Dlatego też, że u niektórych osób, kiedy mamy taki problem z czasem, szybkością, prędkością, musimy coś zrobić, załatwić to, 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 to. to. Mamy pełno zmartwień, czy ja zdążę, czy ja nie zdążę, to poza tym, że ta tarczyca w ogóle tam nam swoje, swoje procesy ma. To łączy się to również z wypadaniem włosów, albo przynajmniej z przerzedzaniem włosów, tak? I podobna sytuacja dotyczy, choć nie zawsze się to zdarza, ale może dotyczyć osób, które mają torbię kory nadnerczy, bo one też ten metabolizm mają taki, po prostu jak Intercity, po prostu nie zatrzymujący się na żadnej stacji. Zwróć uwagę na energię, bo to ciągle, ciągle tutaj o tym też mówimy, tak? Taki podstawowy Problem, który właściwie medycyna germańska tutaj zauważa, to, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, że żebyś sobie odpowiedział, odpowiedziała na takie pytanie, czy nie masz kogoś w swoim otoczeniu, kto mówi, że ty jesteś głupi, głupia, a ty ty nic nie potrafisz. I to jest uznawane przez ciebie jako atak jesteś bombardowany po prostu takimi hasłami. A ty to źle zrobiłaś tą zupę a, ty to koła nawet nie potrafisz wymienić, albo ktoś by to inaczej zrobił. Twój organizm może w ten sposób zareagować. Więc weź to też pod uwagę, dobrze? Czy te ataki takie na twój intelekt, na twoją mądrość, tak? Na to, czy ty jesteś zaradny, zaradna, mądry, mądra, tak? To, to jest ważne. O zamartwianiu się już mówiłam. A, co jeszcze mamy? To może być jeszcze całkowite łysienie, tak? Czyli wypadnięcie wszystkich włosów. I to jest um, chyba dramatyczne dla obydwu grup i zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, dla obydwu płci, bo to nie jest nic przyjemnego, tak? I gdy jest takie całkowite wyłysienie, to jest to taki konflikt, który um, ma takie trzy składniki w sobie. Zobacz, czy nie przeżyłeś, nie przeżyłaś, nie przeżyłeś jakiejś, jakiejś rozłąki, jakiegoś oddzielenia połączonego taką z niesprawiedliwością. Ty to uważasz za niesprawiedliwe, co się stało i jeszcze gdzieś tam w tle jest poczucie niskiej własnej wartości. No, warto takie coś sprawdzić. W mm, yy, takim całkowitym podaje się też taki niezmiennik, że czy czujesz, że nie masz ochrony od góry, od Stwórcy, od Boga, to zwał jak zwał, jak chcesz tak możesz to nazwać. Czy nie masz tej opieki, tak? Po prostu. No i przy takim myśleniu jeszcze, to już wracając do tego też intelektu, zobacz znowu, jeżeli ty uważasz, albo kto, przepraszam, nie ty, tylko ktoś, uważa, ty to bierzesz za pewnik, że jesteś, jesteś, yy, jesteś głupi, głupia, że w ogóle to się do niczego nie nadajesz pod kątem tutaj zaradności, jakiejś intelektualności. No to po co ci te włosy? Włosy to siła i energia. Ktoś, ty jakby na, na, na słowa czyjeś, reagujesz utratą swojej siły i energii. Więc po co ci się uczyć? Po co ci rozwijać swoją mądrość, wzrastać w siłę? Skoro to nie ma najmniejszego sensu? W ogóle. I Dużo też y, można by tu było y, takich przypadków podać y, no, mężczyzn, którzy, y, głównie mężczyzn, którzy no, po, y, mają problemy y, w relacji z ojcem, po prostu w relacji z ojcem. Tutaj jest do przerobienia bardzo mocno, w ogóle i dla kobiet, i dla mężczyzn, y, z relacją y, z ojcem, ale i też takim tym męskim archetypem tym takim autorytetem tym takim, kto wyżej, stoi nad tobą i po prostu cię ciągle ocenia na przykład, tak? I może twoje ciało tak to przyjąć, tak to zrozumieć, że włosy będą wypadać. Mogą też pojawiać się takie takie placki na głowie, tak? Czyli w niektórych miejscach zaczyna nagle wypadać wypadać włosy. Zaczynają wypadać włosy. Ja miałam taką y, historię, kiedy Mama przyszła bardzo zaniepokojona, bo wierzy, że jej syn po prostu traci na pewnej tam stronie głowy, traci włosy i one po prostu koniec, i to tam nic, po prostu puste placek, nie? No i przerobiłyśmy sobie ten temat, też tak psychobiologicznie, no i tam wyszedł temat rozłąki, braku dotyku ee, przez mamę dziecka w tym miejscu. Dziecko było przyzwyczajone, że mama dotyka dziecko głaszcze zawsze przed snem. I to trwało no, bardzo wiele lat, tak? Natomiast mama znalazła partnera i już tak nie poświęcała temu dziecku dużo czasu na to głaskanie, na, to, na te całe zabiegi takie przed spaniem. No bo, no bo nie. I dziecku tego zaczęło bardzo brakować. Tego dotyku. Czyli tu mamy klasyczny konflikt biologiczny związany z ze skórkiem, po prostu z tą pierwszą warstwą e, naszej skóry, tak? Która po prostu chciała tego dotyku, a to nic z tego, niestety. E, zapisałam sobie jeszcze też łupież, bo często z tymi włosami to jednak kojarzymy łupież i e, tutaj, moi kochani, e, jest taki bardzo trafiony niezmiennik, czyli trzeba by było sobie zadać takie pytanie, e, czy ja rozumiem to, co do mnie ludzie mówią. E, pokażę Ci to na przykładzie dzieci chodzących do szkoły, bo bardzo często jest tak, że jak dzieci zaczynają chodzić do szkoły, to rodzice przychodzą do mnie na przykład e, do tej przestrzeni aptecznej i mówią, matko, no moje dziecko nigdy nie miało upieżu. No to ja najpierw pytam naturalnie o to, czy nie został zmieniony szampon, bo e, to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, bo Skóra chce się pozbyć tego i naturalnie potem się łuszczy, robi się sucha w pewnej fazie, e, czyli fazie aktywnej, tej rozłąki z jakimś tym perfumem, z jakimś tym składnikiem, I, i, i to jest i u dorosłych, i u dzieci się zdarza. Jeśli to wykluczymy, to ja wtedy pytam, czy dziecko nie ma jakby problemu z przyjmowaniem informacji, tej, tej dużej ilości informacji w szkole. Bo dla niektórych to jest za dużo na tą głowę, po prostu za dużo informacji, niezrozumiałych, niezrozumiałych. Dlatego też warto pomagać dzieciom zrozumieć pewne rzeczy, pomóc im wytłumaczyć pewne rzeczy, tak? Jeżeli oczywiście czujemy się w jakiś sposób do tego no, kompetentni, tak, kompetentni. I co dalej sobie przeczytałam jeszcze tutaj z mojej ściągi? Aha! Eee, to też e, mówił e, Roberto Barnaj, że włosy mogą nam wypadać z powodu lęku przed utratą włosów. Czyli lęk może powodować, e, lęk przed utratą włosów, bo widzimy, że o oh wow, coś nam tu włosy przerzedzają. Jezus, pewnie będę łysy, pewnie będę łysa. I to wprowadza nas takie błędne koło, i to napędza dodatkowo bardzo negatywny mechanizm, czyli strach przed czymś, tak? I poza tym, że inne mogą wchodzić jeszcze tutaj rzeczy do, do, do tematu, to najważniejsze jest to, żeby nie bać się. I po to też są te nasze spotkania, żebyś ty dzięki wiedzy zrozumiał i zrozumiała, co stoi za przyczyną pewnych rzeczy, które dzieją się z Twoim ciałem, tak? I tutaj, w tym obszarze włosów, myślę, że nie ma trudnych tematów. To są, to są um, proste do zrozumienia um, hasła konfliktów biologicznych. Wystarczy nad tym usiąść i posiedzieć, i chwileczkę się zadumać i powiedzieć: o kury, co o to chodzi? No nie, no to ja przestaję, nie? To ja przestaję, tak? I ostatnia rzecz, którą sobie zapisałam, to są. To jest też taki problem nadmiernej ilości włosów, tak? Bardzo kobiety tego nie lubią, tak? No bo my jeszcze jak jest ten archetyp takiej nowoczesnej kobiety, no to w ogóle zero włoska nigdzie. Natomiast i to jest nam ciężko to, się z tym pogodzić, ale jeśli my się ze swoją kobiecością pogodzimy, to w ogóle żyjemy tak jak chcemy. Akceptujemy siebie tak, jakie jesteśmy, jeśli czegoś w sobie nie. nie hmm, jeśli coś w sobie chcemy zmienić, to najpierw musimy się zaakceptować, i dopiero wtedy możemy otworzyć się na pole nowych możliwości. Tak? I co z tym hirsutyzmem, tak zwanym, czyli nadmiernym owłosieniem? Mówię tutaj i do mężczyzn, do kobiet, chociaż jest taki niezmiennik dla kobiet bardzo ważny. Czy ty nie miałaś być czasem chłopcem? Czy któryś z rodziców, czy gdzieś tam ród, czy coś, nie miał ochoty, żebyś ty była chłopcem? Bardzo często ten, ten, ten konflikt pojawia się też u kobiet, które za żadne skarby nie chcą, nie mogą, źle się czują w długich włosach, tylko w takich krótkich na chłopaka ścięte. Nie wszystkie, żeby tutaj znowu nie robić jakiejś takiej e, jednej półeczki tylko, ale warto to sprawdzić, okej. Okay? Bo z tym hirsutyzmem, z tym nadmiennym owłosieniem bardzo często trafiony jest to, jest to punkt. Czy ty nie miałeś być chłopakiem? Tak? Po prostu. I co jeszcze? Antenek. Mnóstwo, mnóstwo antenek. To, co mówiłam na początku. Włosy te antenki. Z kim, z czym chcesz się połączyć? Tak po prostu. I tutaj pojawia się temat związany z... Z próbą łączności zbliżenia się do kogoś, kogo już przy tobie fizycznie nie ma. Czyli takie trochę nieprzeżyte, niezakończone żałoby za kimś, kto już zmarł. To są przypadki też pacjentów, pacjentek właśnie, które po właśnie śmierci kogoś, może to być odległa śmierć, a może gdzieś w rodzie, w pokoleniu poprzednim, czy jeszcze poprzednim się nie było mm, zgody na taką, na odejście. Czyjeś, tak, z tego świata. I potem dzieci, wnuki mogą rodzić się właśnie z takim nadmiernym owłosieniem, próbując jak najdalej wysunąć jak największą ilością tych swoich antenek i nawiązać kontakt jednak z tą osobą. U takich osób bardzo często też się pojawia, Zimne hmm, się zimne dłonie, bo chcemy trzymać za rękę nie tą to, to osobę, która. Odeszła, no a ona jest jednak nie żywa, tak? Jeszcze warto sprawdzić taki niezmiennik związany z chłodem, czy nie było gdzieś, albo tobie czy się nie przydarzyło, albo czy gdzieś w poprzednich pokoleniach nie było przypadków zamarznięcia, jakiegoś takiego ekstremalnego chłodu, pracy też w chłodzie, pracy w chłodzie. I też mogą być jakieś takie roboty gdzieś tam przymusowe na Syberii, tam gdzie, gdzie, gdzie było zimno. No i u naszych przodków jak najbardziej mogło się to pojawić, tak? Więc trzeba to też sobie sprawdzić. Jeszcze z takich ciekawostek, to mi tak przyszła, że nie wiem, czy wy też tak macie, ale w sumie zgadzałoby się to w energii, że jeżeli zamykacie jakiś etap swojego życia, to. Macie bardzo często ochotę iść do fryzjera, do fryzjerki. Szczególnie kobiety, które gdzieś tam sobie zapuszczą włosy, to potem mówią, o nie, idę do fryzjerki. A to jest na pamiątkę, jakby tego, że ty chcesz odciąć się taką grubą kreską. Grubą kreską odciąć to, co te włosy zgromadziły. Bo włosy to też pamięć w pewien sposób, tak? I też to połączenie z tymi przodkami, co mówiłam. Więc e, zobacz, czy to też nie jest wywołane tym, bo ja kilka razy tak zrobiłam, i potem poszłam do fryzerki ona mówię nie, a potem wychodzę i wiem, matko, co ja sobie zrobiłam. Nie? I można to inaczej się oczyścić, ale e, faktycznie takie grube cięcia, takie ostre cięcia włosów, to zobacz, czy to nie jest właśnie związane z, z, właśnie z taką historią, że chcesz się odciąć od czegoś, że jakiś etap się zakończył. I niekiedy jest też, że jak farbujemy włosy, no to w zależności tylko na jaki kolor mamy, no to też się z naszą energią też pokrywa, czy my chcemy być takie bardziej, że wow, taka energia, gdzieś tam ognista czerwień, tak? Albo ochrona na głowę czarne, albo odcięcie się, albo troszkę takie, mogą być też niektóre osoby w takich stanach, też troszkę depresyjnych, a może po prostu czasami nam pasuje dany kolor i po prostu się w nim lubimy. I słuchajcie, no, farby są po to, żeby farbować. Naturalnie nie powinno się podobno farbować włosów takimi farbami sztucznymi i tak dalej, lepiej tymi ziołowymi hennami i tak dalej. No, to jeszcze możliwe, że, że przede mną. Jeszcze do tego nie doszłam. I to, co jeszcze zauważyłam. Przy rozbudzaniu swojej świadomości, też przy okazji, że bardzo często kobiety i mężczyźni, którzy mają dobry kontakt, nawiązują coraz lepszy kontakt i z Matką Ziemią, i tu ze Stwórcą, i poszerzają ciągle tą swoją świadomość, mają takie zakusy, żeby zapuszczać włosy ja się z tego bardzo cieszę, bo ja też długo nosiłam krótsze włosy i do pewnej długości czuję się w nich fajnie i, i, i takie mam. I gdzieś tam przeczytałam nawet, że minimum 7 cm długości powinny mieć włosy. Minimum, minimum. Żeby one nas wspierały też, tak? Więc też sobie popatrzcie na to. Zobaczcie ile tematów, ile tematów, ale niby takich do ogarnięcia, nie? Takich Prostszych, mi się wydaje, bo są w psychobiologii i medycynie germańskiej dużo trudniejsze konflikty i takie ciężkie, naprawdę ciężkie. Natomiast tu tak całkiem fajnie. Myślę, że też na czasie, bo sporo osób z tymi włosami teraz na jesień też przychodzi. Naturalnie, jesienią w ogóle spada nam jakby ta energia, dlatego że nie ma tyle słońca. Nie ma tyle jakby życia, żywotności, prawda? I my musimy pielęgnować tą naszą energię wewnątrz, ale świat zewnętrzny nam może pomóc, bo to, że na przykład dzisiaj leje cały dzień, jest pochmurno, ponuro i myślałam w pracy, że dosłownie zasnę, to jak zwykle życie mi pomogło i zobaczcie, chciałam się podzielić właśnie z wami z mojego tarasu, z moich donic. Lawendka, piękna, pachnąca. Ożywiająca po prostu mnie w całości, moje zmysły pobudzająca, czyli otwierająca mnie też na świadomość bycia w tu i teraz, na wdzięczność i miętka. No, przecież to są takie piękne zapachy. A już nie mówię o, jak to pięknie wygląda, tak? Więc szukajcie czegoś, co Wam naładuje baterie. teraz, teraz, właśnie teraz, właśnie aż do święta światła, nie? Czyli aż do, no i w ogóle aż do połowy, można powiedzieć, grudnia, bo. Jest Ten czas teraz takich ciemnych dni, no, gdzie inne energie królują, i musimy troszkę bardziej zadbać o naszą formę, o radość, o ładne rzeczy, piękne rzeczy, o pobudzanie zmysłów pięknymi sprawami, pięknymi zapachami, dźwiękami itd. Także na dzisiaj kończę. Długi temat, długi nam temat wyszedł. Myślę, że inne będą krótsze, ale mam nadzieję, że nie się nie nudziłaś i nie nudziłaś. Dziękuję Ci za obecność dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.